The Voice Senior. Wiemy, kto zasiądzie w jury obok Maryli Rodowicz i Piotra Cugowskiego. TVP już rozpoczęła pracę nad kolejną edycją The Voice Senior. Program przeszedł spore zmiany. Poprowadzi go Małgorzata Tomaszewska zamiast. Prace na planie nowej, czwartej już serii hitowego programu The Voice Senior ruszyły pełną parą. Już od stycznia 2023 roku widzowie będą mogli śledzić losy muzykalnych seniorów po 60 roku życia, którzy na scenie talent show zaprezentują największe polskie i światowe przeboje. The Voice Senior. Wiemy, kto zasiądzie w jury obok Maryli Rodowicz i Piotra Cugowskiego. Wiadomi, że Marta Manowska nie poprowadzi już show. W tej roli zastąpi ją Małgorzata Tomaszewska. A kto zasiądzie w fotelach jurorów? W czwartej edycji muzyczne poczynania uczestników ponownie oceniać będą królowa polskich scen Maryla Rodowicz oraz obdarzony niezwykłym głosem Piotr Cugowski. W trenerskiej loży po raz pierwszy zasiądą śpiewaczka operowa, mezzosopranistka, posiadaczka jednego z najlepszych głosów w Polsce i na świecie. Alicja Węgorzewska oraz Tomasz Szczepanik, lider cieszącego się ogromną popularnością wśród milionów Polaków zespołu Pektus. Mam nadzieję, że pod przykrywką rywalizacji w programie zawiążą się nowe przyjaźnie. Najlepsi dostaną możliwość rozwoju swoich talentów i że znajdę nieoszlifowany diament, który uda mi się oszlifować. Nabyłem studiując na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Pedagogiczno-Muzycznym. Kształcenie słuchu, dyrygentura czy prowadzenie zespołów wokalno-instrumentalnych były zajęciami obowiązkowymi. Daje mi to dużo radości i spełniam się w tym, prowadząc od 17 lat zespół Pektus. The Voice Senior to format rozrywkowy, więc poza tym, iż będę wsparciem trenerskim dla uczestników, zamierzam się w tym programie dobrze bawić. Kropka. Od uczestników najnowszej edycji oczekiwałbym szczerości w przekazie, aby śpiewali sercem, emocjami, a nie wyuczonymi schematami. Mówi Tomasz Szczepanik. The Voice Senior. Show poprowadzi Małgorzata Tomaszewska. Najnowszą edycję programu poprowadzą Małgorzata Tomaszewska oraz Rafał Brzozowski. Przypomnijmy, że uczestnicy czwartej odsłony The Voice Senior zmierzą się na scenie podczas przesłuchań w ciemno. Odcinka półfinałowego oraz wielkiego finału, w trakcie którego zwycięzcę wybiorą widzowie biorący udział w głosowaniu SMS. Dotychczas program wygrali Siostry Szydłowskie pierwsza edycja, Barbara Parzeczewska druga edycja oraz Krzysztof Prusik trzecia edycja. Czwartą edycję The Voice Senior widzowie będą mogli oglądać od stycznia 2023 roku w TVP2.